Ewangelia świętego Łukasza, 12 rozdział od 21 wersetu. 22 werset, 12 rozdział Ewangelia świętego Łukasza. Jak chcecie, otwórzcie Słowo Boże i przeczytajmy wszystko razem, bo jest ważne to. I rzekł do swoich uczniów: dlatego powiano wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani nie żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie może potraficie, czemu o pozostało się troszczycie? Spójrzcie na lilię. Ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, którą dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was umiłowiernie. Więc wy nie pytajcie się o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie, lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobałem się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarby niewyczerpane w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie zniszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niechaj biodre wasze będą przyopasane i świecą zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie z czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i postąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdziecie o drugiej czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przychodzi, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł: któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzą swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w swoim sercu: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby pić, bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i godzinie, o której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpi według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karokarnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Ogień przyszedł rzucić na ziemię i jak żeby pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony, a jakże jest udręczony, jestem udręczony, aż się dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej powiano wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem,
a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściową ze swą synową, a synowa z teściową. Powiedział też do tłumów: gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie: deszcz nadchodzi, i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie: będzie upał, i tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzać, co jest sprawiedliwe? Amen. Co mamy powiedzieć, że nie umiemy rozróżnić czasu i zjawiska? Kto może z nas powiedzieć: nie wiedziałem, nie zrozumiałem? I prawdą jest, że znamy i wiemy dużo rzeczy. I mam odwagę powiedzieć, ale nie myślę tak, że znamy więcej rzeczy od tych, które są nam potrzebne. I mówię to bez myślenia w taki sposób, bo kto zna dużo, będzie mu wzywane dużo. I ma bardzo ładne przykłady. I mówi: widzicie chmury idące z zachody i wszyscy mówicie, że deszcz nadchodzi. I ile razy tak mówiliśmy? I latem, jak popołudniowy wiatr wieje, nie będzie upał. Ale jak jest północny, mówimy, że będzie upał. I jak to mówimy, jeden mądry człowiek bierze wszystkie środki, które są potrzebne do tego, co nadejdzie. Jak mówimy o deszczu, bierzemy parasol. Nie idziemy z krótkim rękawkiem na spacer. I jak jest lato, jest północny wiatr, musimy zbadać klimatyzację, bo będzie skwar. I mówi nam Słowo Boże: obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać. Z doświadczenia swojego, te inne wszystkie rzeczy duchowne, dlaczego nie badacie i nie rozróżniacie? I szczególnie cię nie przyjmujecie wszystkiego rodzaju środki, bo wiecie bardzo dobrze od słowa i z doświadczenia. Widzisz, że jak zostawisz swoje serce luźne, na koniec będziesz uwielbiał krowę. Tak jak zostawił Aaron lud i zamiast wychwalać Boga, wychwalali krowę. I jak zostawisz swoje życie w beztrosce, dotrzesz do katastrofy. Podoba mi się picie, ale niedługo nie będziesz mógł przestać pić. I zostawisz w beztrosce swoje życie, swoje serce, swoje zachcianki. Spróbuję trochę narkotyków i nie będziesz mógł później przestać brać narkotyki. I Słowo Boże, kochani bracia, mówi nam, że apostoł Paweł mówi coś bardzo ważnego: umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie będę odrzucony. I pytaniem jest bardzo ważne. My ujarzmiamy swoje ciało, umartwiamy je. Ujarzmiamy swoje serce, umartwiamy je. Prowadzimy je do bojaźni Boga, do Słowa Bożego. I teraz Pan nasz Jezus Chrystus, kochani bracia, naucza. Zachowaj swoje serce. Nie martw się, co będziesz jadł, abyś zachował swoje życie. Nie martw się i nie troszcz się, w co się ubierzesz, abyś zachował swoje ciało. Nie jest to tam te dobre wyniki,
swoje życie i swoje ciało zachowaj i ma władzę całkowitą zachować tylko Jezus Chrystus. Mam dużo zebranych pieniędzy w przypadku, co mi się stanie. To nie jest coś złego. Jak czujesz się mocny, ale jak masz nadzieję w tych pieniądzach, coś się stanie. Wiecie, dużo razy człowiek śmieje się z ludzi. Pamiętam, w Japonii zbudowali jeden most i zawołali przedstawicieli ze wszystkich krajów, aby pokazać ten most, że ten most jest zbudowany w taką technologią, że nie rozwali się pod żadnym trzęsieniem ziemi. I w momencie, jak pokazywali ten most przedstawicielom krajów, stało się trzęsienie ziemi i rozpadł się most. Śmieje się Bóg. Pracowałem z jednym człowiekiem, który bał się bardzo trzęsienia ziemi i mówił, że ja zrobiłem potężny dom, który nie zawali się nawet przy 10 Richter. I jak stało się trzęsienie ziemi w 99, był tutaj blisko w jednej fabryce i fabryka została zawalona, a on został zabity w niej. Śmieje się Bóg. Ale to nie jest tam cała rzecz. Wiadoma rzecz, że jak nadchodzi ulewa, biorę parasol. Jak przychodzi skwar, badam klimatyzację. I to jest dobra rzecz. Ale z naszą duszą i z naszym życiem i z naszym ciałem to nie jest to samo. I Bóg zwraca się teraz do maleńkiej czutki w kościele. I kochani bracia, chcę wam powiedzieć, w kościele dzisiaj, teraz jesteśmy wszyscy zaproszeni, ale jest bardzo mało wybranych. Mało jest wybranych. I to jest coś strasznego. I ja mógłbym powiedzieć, że jest bardzo mało. I ja to mówię. Nie Słowo Boże, ale to, co mówi Słowo Boże, jest tym, że jak jeszcze może nie jesteś z tymi wybranymi, Bóg może i chce i będzie walczył o ciebie, abyś stał się wybranym. Starczy tylko, abyś się nie troszczył, tak jak robią to ludy tego świata. Ale uwierz w Ewangelię Jezusa Chrystusa i wezwij naprzód Królestwa Niebios i sprawiedliwości Jego, a wszystko tamto będzie wam dane, bo Ojciec Niebieski i On jest twoim Ojcem, bo przyjęłeś Chrystusa, bo zaprosiłeś Chrystusa, zostałeś zbawiony i my zaprosiliśmy Chrystusa. Jest zapisane nasze imię w Księdze Żywota. Jesteśmy ludem Bożym, jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale teraz jak żyjemy? Troszczymy się, walczymy, modlimy się o życie teraźniejsze, co mamy jeść, co mamy się ubrać. Czy wzywamy naprawdę Królestwa Jego i sprawiedliwości Jego i mamy pewność ze Słowa Bożego, że wszystko tamto będzie wam dane. Nie zostawi cię, abyś był głodny, abyś był spragniony. Nie zostawi cię bez wyjścia. Ale odrzuć tą troskę, tak jak to robią ludy tego świata i zwróć swój wzrok w Słowo Boże, w Chrystusa, Pana Jezusa. I wtedy Bóg podejmie. I jak Bóg podejmie, rzeczy te wszystkie stanią się łatwe. I to jest droga błogosławieństwa Ewangelii Chrystusowej. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Naprzód będziecie wzywali Królestwo Niebios. Jak wzywamy Królestwo Niebios? Tak. Niechaj biodra będą wasze przepasane, czyli macie być gotowi. To, co jest teraz, wszystko inne uczyni Bóg. Chcę być gotowy.
Panie, przygotuj mnie, wzywam Królestwo Niebios. Panie, abym był gotowy teraz i szczególnie jak przyjdziesz nas wziąć. Chcę być gotowy. Niechaj biodra wasze będą przypasane i świece zapalone. Niech nie zgaśnie twoja świeca. Abyś był pełny od ognia wiecznego życia i Ducha Świętego. I bądźcie podobni do sług, których Pan poszedł wziąć ślub i czekali z tyłu za drzwiami, gotowi na przyjęcie Jego. I dlatego, że kochają bardzo swojego Pana, nie poszli spać, ale mają gotowe świece, bo nie było wtedy prądu. Mieli gotowe świece. I jak zapuka w drzwi, jak będzie usłyszana trąba, otworzy. Otworzą i będą gotowi do przyjęcia Jego. I stańcie się, bądźcie gotowi. W jaki sposób? Wzywając Królestwa Jego i sprawiedliwości Jego. Nie troszcząc się, co macie jeść i co macie się ubrać. Nie tak, jak ludy tego świata szukają. Według zwyczajów ludu świata tego, ale troszcząc się o Królestwo Boże i sprawiedliwości Jego. I gotowi, że jak przyjdzie Jezus Chrystus, aby wziął Kościół i abyśmy byli razem z tymi, których weźmie. I Piotr ma zapytanie, mówi, ja jestem apostołem. I to nie jest dla mnie, bo ja jestem apostołem. Ja wiem dużo rzeczy. Mi powiedział bardzo dużo rzeczy. Ja idę za nim, ja zostawiłem wszystko dla niego. Czyli to jest też dla mnie, mówi? I Pan mówi mu, chodź ci wytłumaczę. Chodź. Panie Boże, wiesz, kto jest wiernym i roztropnym sługą. Jest wierny i roztropny sługa. Przed Tobą jest życie. Wiesz, kiedy będziesz pewny. Wierny i roztropny sługa jest ten, który bierze od posiadłości Pana i pracuje z całego swojego serca nad tym, co wziął od swojego Pana. I podstawową pracą Jego, podstawową modlitwą i modlitwa Jego jest, aby pracował dobrze dla woli swojego Pana, aby pracował poprawnie, tak jak On chce. Masz w swoich rękach wyżywienie dla robotników. Nie zostawiaj ich głodnych, ani nie kradnij tego jedzenia, ani nie zniekształcaj tego jedzenia. Kochani bracia, kim byśmy nie byli, mamy w swoich rękach wyżywienie, które nam daje Bóg, Słowo Boże. Ojciec, matka, brat, siostra, sąsiad, babcia, dziadek, dziecko. Kimkolwiek byśmy nie byli, gdzie byśmy się teraz nie znajdowali, mamy to, co musimy uczynić. Wiemy, co mamy czynić. I mówi nam Bóg, że to, co wiemy, to, co umiemy, to czyńmy. Wiemy, że mamy się modlić, wiemy, że mamy pracować, wiemy, gdzie mamy iść, jak mamy chodzić, wszystko wiemy. Nie ma coś i w sytuacji, że nie wiem, co mam teraz zrobić. Jak się znajdziesz w takiej sytuacji, Bóg ci poprowadzi, powie ci. I wszystko to wiemy, bo znajdujemy się w Kościele Chrystusa.
I wszystko to się dzieje dlatego, bo znajdujemy się w Kościele Chrystusa. Mamy Słowo Boże. Wiemy, że w Kościele teraz nie możemy rozmawiać, ani nie możemy się bawić. Wiemy o tym bardzo dobrze. Niektóre dzieci jednak nie przestają rozmawiać. Wiemy, że musimy stać tutaj w Kościele z szacunkiem. I niektórzy nie robią tego i nie boją się Boga. Dużo zaproszonych, mało wybranych. Wiemy, że mamy zwracać uwagę na Słowo Boże, ale myślimy o czekach, o pracy. Zostaw to wszystko. Zostaw tą rozmowę. Wezwij Królestwo Niebios. Wiesz, co masz czynić. I Bóg ci pomoże. I ci pobłogosławi. I da ci wzrost. I będzie z tobą. I będziesz szedł dobrze w swojej pracy, w swojej szkole, w swoim życiu. Bo w innym przypadku nic ci się nie powiedzie. I będziesz mówił, że Bóg mi nie pomógł. I modliłem się. Modliłeś się, jak miałeś potrzebę. Ale jak miałeś uczynić to, co było potrzebne, byłeś gdzie indziej w tym momencie. Kochani bracia, z Bogiem nie możesz się bawić. Jest niemożliwe bawienie się z Bogiem. Siejesz w ciele, zbierzesz zniszczenie. Siejesz w duchu, zbierzesz wieczne życie. W jaki sposób siejesz? W jaki sposób przyjmujesz codzienność ze swoimi dziećmi? W jaki sposób przyjmujesz codzienność ze swoją żoną, ze swoim mężem, ze swoimi braćmi, ze swoją pracą? W jaki sposób? Nie jesteśmy bezpańscy. Mamy Pana. Mamy Pana, który pokazuje nam drogę, od którego jesteśmy zależni, od którego zależy nasze życie, zależy wszystko. Wiemy, że bez Chrystusa nie możemy nic uczynić. Wiemy o tym. Wiemy, że bez Chrystusa jesteśmy bez niczego. Jesteśmy skreśleni. I co znaczy bez Chrystusa? Ja wam powiem, kto wejdzie do Królestwa Niebios. Ja wam powiem, kim jest roztropny mąż. Ten, który jak buduje swój dom, swoje życie, buduje je na skalę. Nie na piasku, bo przyjdą burze, przyjdą trzęsienie ziemi, przyjdą wiatry. Jak będziesz budował swój dom na piasku, zniszczy się. Ale jak będziesz budował na skalę, zabłocą się. Może rozbić się szyba, może spaść dachówka, ale budynek nie rozpadnie się. Nie upadniesz i będziesz z tych, o których mówiliśmy na początku. Jakuba ukochałem, Isafa znienawidziłem. Dlaczego? Bo dwoje zostali zniszczone poprzez Babilon. Jednego jednak wyprowadził Bóg, tego, którego ukochał, a drugi został przeznaczony na wieczne przekleństwo. Kochani bracia, jesteśmy odpowiedzialni. Bóg wypełnia nas ciężarem Słowa Bożego. I tak zaczyna się to, co żeśmy czytali dzisiaj w Starym Testamencie. Pisze, wyrocznia słowo Pana do Izraela przez Melachiasza. Melachiasz znaczy anioł Pana. I anioł Pana jest ten, który mówi wiadomość z nieba i dzisiaj nam daje Bóg jedną wiadomość, jeden ciężar Słowa Bożego. Zważajcie, czuwajcie i módlcie się, aby było wam dane w tym życiu, tutaj, na tej ziemi, życie w obficie. I jak przyjdzie tamten dzień, abyśmy odziedziczyli wieczne życie. A drugi da nam życie w smutku, w męce, w nieszczęściu.
Bo Bóg jest dobry, nie ma względu na osobę. I nigdy nie odziedziczymy, jak nie zdążymy żałować wiecznego życia. I są dzisiaj, kochani bracia, dwie drogi przed nami. Droga błogosławieństwa i droga przekleństwa. Droga błogosławieństwa ma jedną cechę. Życie tutaj na ziemi w obfitości i wieczne życie razem z porwaniem Kościoła. Druga droga, życie z męką tutaj na ziemi. I nie mówię o męce pieniężnej, ale o męce duszy, o nieszczęściu, o strachu, o męce bez uleczenia. I jak będzie usłyszana trąba, jeden zostanie przyjmowany, a drugi zostanie pozostawiony. I przychodzi Słowo Boże i mówi: wybierzcie. I każdy z nas osobno niech wybierze, którą drogą chcę iść. Wybierzcie. Wybierzcie, kogo chcecie uwielbiać. Jest Bóg, ale jest też Mamonas. Wybierzcie. I powiedzmy wszyscy razem: ja jednak i mój dom chcemy uwielbiać Pana. Amen.